No cześć! Z tej strony kosmiczny kowboj Rucrat. Witam Was serdecznie i zapraszam na nowy Let's Play na moim kanale. Jak widać, jest to The Outer Worlds, gra, o której premierze całkowicie zapomniałem, szczerze mówiąc, więc jej release był dla mnie naprawdę miłą niespodzianką. Jakiś czas temu dowiedziałem się, czy ta gra jest w produkcji i przez jakiś czas śledziłem jej losy, niezbytnio się też nie interesując jakby szczegółami i jakoś całkowicie mi ta gra wyleciała z głowy. I nagle, boom, okazuje się, że Outer Worlds się ukazało na rynku, także niezwłocznie tą grę kupiłem, bo muszę powiedzieć, że od dawna mam chrapkę na takiego jakiegoś właśnie dobrego single playera właśnie RPG-owego i myślę, że ta gra właśnie będzie tym czymś. Także Let's Play ukazuje się na YouTube. Zgodnie z wynikami ankiety na moim Discordzie, jeżeli jeszcze Was tam nie mam przy okazji, to zapraszam Was serdecznie. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Wracając do Outer Worlds. Ja o tej grze nie wiem praktycznie nic. Tak jak mówiłem, troszeczkę celowo się nie interesowałem szczegółami tej gry, bo chciałem, żeby mnie ona zaskoczyła. Chciałem podejść do niej zupełnie na nieświadomce, nie wiedząc o czym jest i nie wiem. Wiem tyle, że została zrobiona przez Obsidian Entertainment, twórców niezapomnianego Fallouta New Vegas, ale również takich tytułów jak Pillars of Eternity, Tyranny, South Park Kijek Prawdy czy Neverwinter Nights 2. We wszystkie te tytuły grałem i każdy z nich to był naprawdę czysty miód, jeżeli chodzi o gameplay, o fabułę, także na to samo liczę właśnie w The Outer Worlds. Gra zbiera świetne recenzje i z tego co mi wiadomo jest RPG-iem w klimatach sci-fi spaghetti western. Także zapowiada się naprawdę dobrze, liczę też na sporą dawkę dobrego humoru. Ludzie mówią, że tak powiem, że kipi ta gra klimatem Fallouta New Vegas. Także liczę naprawdę na dobrą fabułę, dobry humor i kilkadziesiąt godzin dobrej zabawy. Mam nadzieję, że będziecie mi w tej przygodzie z The Outer Worlds towarzyszyć. Zobaczmy sobie teraz opcje. Gram na ustawieniach, jak widać. Jeżeli chodzi o interfejs jeszcze, to pokażę Wam, że mam wyłączone takie rzeczy jak znaczniki punktów nawigacyjnych. To są tak zwane floating HUD markers, czyli na ekranie, na HUD-zie fruwa taki znacznik naszego celu obecnego, gdzie mamy się teraz udać. Ja tego nie lubię, bo to jest, psuje mi to imersję po prostu. Wolę sobie sam wykumać na mapie, gdzie mam iść. Nie chcę być prowadzony za rączkę. Nie lubię być w grach prowadzony za rączkę. Jestem troszeczkę oldschoolowym graczem. Lubię wyzwania, że tak powiem. Lubię sobie sam ruszyć mózgownicą i w grze wykumać pewne rzeczy. Dlatego też również włączyłem obrysy obiektów umożliwiających interakcję. Obrysy towarzyszy i tak dalej. Natomiast co zrobiłem jeszcze, moi drodzy, to w opcjach gry wyłączyłem dodatkowo, to jest taki plik Game User Settings, on się znajduje, tutaj widzicie w katalogu, jeżeli macie grę na Epiku, w katalogu Users, wasze konto, Updata, Local Indiana, Saved, Config, Windows, No Editor, Game User Settings.ini. To jest plik i tu sobie można zmienić takie opcje, na przykład jak widoczność kompasu. Kompas sobie również wyłączyłem, w tej grze jest taki standardowy kompas, jak to w takich grach często bywa. Natomiast ja go wyłączyłem, bo pokazują się na nim znaczniki wrogów. Dla mnie jest to troszeczkę nieimersyjne też, bo jakby moja postać nie powinna wiedzieć, gdzie się znajdują wokół mnie wrogowie, tak? Nie mam szóstego zmysłu, nie jestem jasnowidzem, nie wiem, gdzie się znajdują dookoła mnie wrogowie. Wolę sobie tą rozgrywkę w ten sposób troszeczkę urealnić i utrudnić, dlatego właśnie wyłączyłem kompas. Gdyby była opcja wyłączenia samych znaczników wrogów, to bym jej użył, zostawiłbym sobie kompas, ale jest w grze mapa, więc jakby nie martwi mnie to, że mam wyłączony kompas, bo zawsze będę sobie mógł włączyć mapę, żeby złapać orientację. Dodatkowo wyłączyłem sobie wskaźniki życia nad głowami wrogów z tego samego powodu. Moja postać nie ma pojęcia, ile życia jeszcze zostało mojemu przeciwnikowi, kiedy on zginie, kiedy mu się oderwie ręka. Ja lubię czysty HUD, minimalistyczny, nie lubię, kiedy mi fruwają rzeczy po całym ekranie, jakieś znaczniki, wskaźniki, numerki, dlatego ja to zawsze wszystko wyłączam. Tak samo z tego samego powodu wyłączyłem sobie wskaźnik świadomości wrogów, kiedy się skradam. Dokładnie ten sam powód. Moja postać nie powinna wiedzieć,
czy wróg, przeciwnik jest świadomy mojej obecności, czy nie. Ja to sam jako gracz powinienem sobie wykumać z ich zachowania, z odgłosów, które wydają, jakieś zaskoczenia, czy on tam jest, czy go nie ma, wiecie o co chodzi, nie? Także te trzy rzeczy sobie wyłączyłem. Tu jest jeszcze wskaźnik Show Disguise Meter. Nie wiem, nie widziałem, żeby ta opcja mi coś w grze zmieniła, kiedy robiłem testy początkowe. Także zostawiłem ją na true w grze. Możliwe, że ją jeszcze zmienię. Możliwe, że inne opcje w grze też jeszcze pozmieniam w międzyczasie. Zobaczymy, jak się mi będzie grało na tych opcjach. Dodatkowo, słuchajcie, będę grał na najwyższym poziomie trudności. Oczywiście, jak zawsze. Wróć. Jest to poziom trudności, który się nazywa Supernova. Jak widzicie, jest to poziom najtrudniejszy i może być wybrany tylko na początku nowej rozgrywki. Jest zalecany dla zaawansowanych graczy. Ja graczem zaawansowanym w akurat tą grę nie jestem, ale uważam się za gracza zaawansowanego w inne gry, więc mam nadzieję, że jakoś tutaj sobie poradzę. Co ten tryb daje? Tryb Supernova dodaje do gry nowe wyzwania. Jeżeli obniżysz poziom trudności w trakcie rozgrywki, nie będzie możliwości powrotu do trybu Supernova. Tego na pewno nie będę robił. Przeciwnicy mają więcej punktów życia i zadają większe obrażenia, a więc gra będzie trudniejsza, co mi akurat odpowiada. Ja lubię, tak jak mówiłem, wyzwania. Musisz jeść, pić i spać, aby przetrwać. Także to jest taki survival tryb. Towarzysze mogą zginąć nieodwołalnie. O, i to jest też coś realnego, co dla mnie osobiście zwiększa imersję. Jeżeli ktoś mojego towarzysza postrzeli, zastrzeli wręcz, powiem tak, no to ten towarzysz powinien zginąć, prawda? Nie powinien magicznie zmartwychwstać po walce, więc ta opcja mi się akurat podoba. Okaleczenia ciała i kończyn mogą być wyleczone wyłącznie odpoczynkiem w łóżku. Tutaj mam troszeczkę mieszane uczucia. Nie wiem, jak tu wygląda mechanika leczenia w tej grze. Nie wiem, czy jest jakaś umiejętność bycia chirurgiem, że mogę sobie opatrzyć te takie większe rany. Mieszane uczucie, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie działać. Nie wiem, czy to można gdzieś wyłączyć w opcjach. Być może się to da gdzieś w opcjach wyłączyć jakby osobno. Także zobaczymy. Uzbrojenie i pancerz działają bardzo słabo przy zerowej trwałości. Ma to sens, także ok. Szybką podróżą możesz się przenieść jedynie na swój statek. Ja szybkie podróży w grach nie używam, także ta opcja dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Spać możesz jedynie na swoim statku. Tutaj przyznam, że nie wiem do końca, o co chodzi. Nie wiem, co w tej grze daje spanie, więc na razie zobaczymy, jak to będzie. Zapisywać grę możesz wyłącznie na własnym statku, a automatyczny zapis jest ograniczony. Tą opcję akurat, bo ja do tej gry używam też kilku modów, zaraz wam o nich opowiem. W zasadzie tylko jednego moda, szczerze mówiąc. Jest to mod, który właśnie dodaje opcje, niektóre opcje właśnie tego poziomu Supernova można sobie wyłączyć. I tutaj widzicie, że ja tą opcję zapisu w dowolnym momencie sobie włączyłem. A to dlatego, bo strasznie nie lubię, kiedy gra mi narzuca, kiedy ja mogę sobie zapisać, a kiedy mogę sobie nie zapisać gry. Z tego powodu, że po prostu, nie wiem, no czasami muszę natychmiastowo skończyć grę i w tym momencie, co mam ją zostawić włączoną, bo nie mam zapisu. Nie lubię po prostu, kiedy gra mi coś takiego narzuca. Ja zapisywania gry nie uznaję za część gameplayu. Dla mnie to jest po prostu funkcja w danej grze, która mi jako graczowi ma ułatwić życie, ma ułatwić mi zakończenie gry wtedy, kiedy ja chcę ją skończyć, a nie wtedy, kiedy... Nie, że ja muszę grać dodatkowe pół godziny, bo żeby dojść do jakiegoś save pointa, nie? Także tą opcję akurat sobie włączyłem. Ja wiem, że deweloperzy ją jakby dają tą opcję po to, żeby gracze nie mogli robić tak zwanego save scammingu, czyli na przykład powiedzmy, że mamy do przekonania naszą umiejętnością rozmowy jakąś postać o czymś ważnym, no i robimy sobie quick save'a, odbywamy rozmowę, nie udało się, robimy quick load, wgrywamy grę przed rozmową, próbujemy do skutku, prawda? Ja save scammingu nie stosuję. Dla mnie gry to są historie, które się toczą, które się opowiadają w trakcie, kiedy ja gram. Historie mają to do siebie, że dzieją się w nich rzeczy również niekorzystne dla bohatera, także ja porażki w grach przyjmuję na klatę i dla mnie to jest dodatkowe jakby urozmaicenie po prostu gry, że ja w tym momencie muszę kombinować teraz, jak porażkę odwrócić w sukces. Także save scammingu nie używam, dlatego bez skrupułów tą opcję sobie włączyłem. Tu jeszcze widzicie, że można sobie włączyć tą opcję fast travel i również wyłączyć opcję permanentnej śmierci towarzyszy. Te opcje zostawiłem tak jak są, bo tak jak mówię, dla mnie to jest zwiększona imersja w ten sposób, więc ich po prostu nie używam. Poziom trudności zostawiam na supernowej. I tyle. Dodatkowe mody, których używam, to
takie pierdółki, jak tam wyłączenie filmików na początku gry przy wgrywaniu, żeby mi się szybciej menu pokazywało. I jest również mod, który zmienia automatycznie mi te opcje, o których wam mówiłem wcześniej w pliku INI. Ale ja go nie ja sobie sam te opcje jakby zmieniłem, edukując się tym modem jakby poza grą, więc tak. Także w taki sposób skonfigurowałem sobie rozgrywkę, moi drodzy. Jeszcze kilka słów o sposobie, w jaki będę grał. Będę grał w duchu role-playing, czyli będę starał się odgrywać postać, którą sobie stworzę. To znaczy, będę starał się tą postacią grać w taki sposób i dokonywać wyborów w grze w taki sposób, żeby to jakby nie kolidowało z osobowością tej postaci, jakby, którą sobie stworzę. Dodatkowo będę starał się ją rozwijać, umiejętności tej postaci, w jakiś taki sensowny sposób, który postaram się tak tą postać rozwinąć, żeby jakoś to miało sens pod względem również fabularnym, tego co się dzieje na ekranie, tego co wy będziecie oglądać w grze, historię jaką tutaj się będzie toczyć, historię jaką będę wam w tej grze opowiadał z punktu widzenia mojej postaci. Ta postać się rozwinie jakby w zgodzie z tą fabułą. Mam nadzieję, że to sprawi, że ta seria będzie dla was ciekawa, że będziecie do niej chętnie wracać i oglądać moje zmagania z grą The Outer Worlds. I to chyba tyle z mojej strony. To było takie krótkie preludium, a teraz zapraszam na pierwszy odcinek.